Dzień dobry Państwu, mamy dzisiaj drugi dzień lutego. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie Infodnia. Marcin Borkowski, kłaniam się. A w dzisiejszym wydaniu bezpłatne wejście na basen w czasie ferii zimowych, bal szkolny w SP4, podwyższony poziom Wisły w Solcu Kujawskim, nowy kanał w ofercie telewizji Solec. Przypomnimy o możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz lokalnych inicjatyw, sport i pogoda. Zapraszam. Bezpłatne wejścia w czasie ferii zimowych. Otóż Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne korzystanie z pływalni w okresie ferii zimowych. Od 12 do 23 lutego w ramach tej inicjatywy uczniowie z terenu miasta i gminy Solec mają możliwość korzystania z basenu bez żadnych opłat od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Dostęp do basenu jest możliwy po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej, która podczas wizyty zostanie na kasie. Najmłodsze dzieci do lat 10 mogą korzystać z basenu wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy zobowiązani są do nabycia biletu ulgowego. Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Drodzy Państwo, bal szkolny w SP4. Wczoraj, czyli 1 lutego, odbył się bal w szkole podstawowej nr 4. Był on niezapomnianym wydarzeniem dla uczniów. Od rana do wieczora sala gimnastyczna zamieniła się w prawdziwą krainę muzyki i tańca. Rano bawili się uczniowie klasy 1-3, którzy pokazali swoje umiejętności taneczne w różnych możliwościach. Nauczyciele i rodzice podziwiali ich zapał i radość. Niektórzy nawet dołączyli do zabawy i zatańczyli z dziećmi. Wieczorem przyszedł czas na klasy starsze, które również nie zawiodły. Zabawa trwała do wieczora, a uczniowie bawili się w rytm starych i nowych przebojów. Były hity z lat 80., 90., 2000., a także najnowsze utwory z list przebojów. Nie zabrakło też piosenek z filmów i seriali, które wszyscy znali i razem zaśpiewali. Wszystko to udało się dzięki wspaniałej pracy ośmioklasistów i samorządu szkolnego, którzy przygotowywali salę gimnastyczną jak nigdy wcześniej. Były balony, serpentyny, konfetti, girlandy i plakaty. Na scenie stanęła profesjonalna aparatura nagłaśniająca i oświetleniowa, a za sterami siedzieli DJ-owie, którzy dbali o dobry klimat. Podwyższony poziom Wisły w Solcu. Odnotowano naturalny wzrost poziomu wód Wisły w Solcu Kujawskim. Choć nie ma powodu do alarmu, zaleca się mieszkańcom zachowanie ostrożności w pobliżu rzeki. Nadchodzące ferie i wolne dni mogą skłaniać do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, jednak z uwagi na obecne warunki nie zaleca się zbliżania do potencjalnie niestabilnych brzegów. Szczególnie rodzicom przypominamy o konieczności czuwania nad bezpieczeństwem dzieci. Skontaktowaliśmy się z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej i poprosiliśmy o krótki komentarz. W związku ze spływem tych wód opadowo-rozsypowych aktualnie obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne również na ten odcinek Wisły od zbiornika wocławskiego do Czczewa. Tutaj jest ostrzeżenie, które obowiązuje do jutra do godziny 22. Aktualnie dolnym odcinkiem Wisły przemieszcza się wezbranie opadowo-rozsypowe. Z dni poprzednich, zwłaszcza z zeszłego tygodnia, gdzie notowaliśmy duże wzrosty temperatur i opady deszczu, które bardzo się przyczyniły do szybkiego zaniku pokrywy śnieżnej, jaka znajdowała się na nizinach, a lokalnie ta pokrywa wynosiła nawet 20 cm. Stąd też taki gwałtowny spływ wód roztopowych i opadowych do cieków spowodował ich wzrost poziomu wody, a w konsekwencji spływająca woda mniejszymi ciekami dotarła do Wisły i tą Wisłą z górnego biegu właśnie zmierza do Bałtyku i w chwili obecnej ta fala wezbraniowa znajduje się tutaj na obszarze województwa na odcinku kujawsko-pomorskim Wisły i w dniu dzisiejszym taki kulminacja tej fali wezbraniowej będzie w Toruniu w godzinach wieczornych. Tutaj prognozowany jest stan wody około 520 cm, czyli jeszcze jakieś 6 cm więcej niż jest obecnie. I to jest strefa wody wysokiej, stan ostrzegawczy nie będzie przekroczony. W kolejnych dniach, jutro rano, ta kulminacja będzie notowana na stacji Fordon.
Soleckie brzegi wyglądają w ten sposób. Jak Państwo widzą, to jest film nadesłany od naszego widza. Drodzy Państwo, nowy kanał w pakiecie rozszerzonym. W odpowiedzi na liczne zapytania i telefony w ostatnim czasie informujemy, że wczoraj na kanale 44 na częstotliwościach 658 MHz w pakiecie rozszerzonym uruchomiliśmy stację TV Republika. Aby zapewnić poprawny odbiór nowego kanału, polecamy ręczne wstrojenie MUX-a lub przeprowadzenie automatycznego strojenia odbiornika telewizyjnego. I tutaj muszę mocno zaznaczyć, że działalność Telewizji Solec nie ogranicza się jedynie do tworzenia własnego kanału, ale obejmuje także dystrybucję telewizji kablowej, kablówkę. Dodajemy nowe kanały do listy dystrybuowanych jedynie wtedy, gdy otrzymujemy sygnały od naszych abonentów, że jest takie zapotrzebowanie. Jesteśmy przekonani, że każdy powinien mieć swobodę wyboru nośnika informacji zgodnie z zasadami pluralizmu mediów. Nikogo nie zmuszamy do oglądania, zachęcamy jedynie do oglądania naszego serwisu informacyjnego od poniedziałku do piątku o 17:45. Drodzy Państwo, przekaż 1,5% podatku na rzecz lokalnych inicjatyw. W tym miejscu przypominamy mieszkańcom, że mają możliwość wsparcia lokalnych organizacji pożytku publicznego, przekazując 1,5% swojego podatku dochodowego. Ta forma wsparcia jest znaczącym wkładem w rozwój społeczności lokalnej i umożliwia realizację wielu wartościowych projektów. Dokonując rocznego rozliczenia podatkowego, każdy podatnik może wskazać organizację, której chciałby przekazać część swojego podatku. Jest to prosty sposób, aby przyczynić się do dobra wspólnego, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. A teraz sport, moi drodzy. Nasz lokalny międzyszkolny uczniowski klub sportowy Start wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają do udziału w Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego w piłce ręcznej. Zawody odbędą się w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej dla uczniów urodzonych w latach 2009-10. Turniej dziewcząt zostanie rozegrany 27 lutego, we wtorek, o godzinie 10, a turniej chłopców przewidziano na dzień następny, czyli 28 lutego w środę, również o godzinie 10. Zespoły zainteresowane udziałem w mistrzostwach proszone są o dokonanie zgłoszenia do 21 lutego. Korzystając z systemu SRS dostępnego na stronie srs.szs.pl. To doskonała okazja dla młodych sportowców do wykazania się na arenie powiatowej i zdobycia cennego doświadczenia. No i drodzy Państwo, pogoda na Solec, a będzie się pogodzić mimo deszczu. Na weekend w Solcu Kujawskim prognozowana jest zmienna pogoda. W sobotę spodziewane są przelotne opady deszczu z temperaturą dochodzącą do 10 stopni w ciągu dnia i spadająca do 4 w nocy. Wiatr może osiągać prędkości do 28 km na godzinę. Niedziela przyniesie nieco niższe temperatury w ciągu dnia, bo do 8 stopni Celsjusza, a w nocy do 3, z zachodnim wiatrem osiągającym prędkość do 30 km na godzinę. Przewiduje się również zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Tak więc tyle o pogodzie. Drodzy Państwo, dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze wydanie Info Dnia. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.